Ciemne czerwienie, określane ogólnie jako odcienie bordo, to piękne kolory dla typów jesiennych. Ale czy tylko jesienie mogą je nosić? I jeżeli nie, to jak można je łączyć? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Bordo to odcień czerwonego, głębokiego wina. Inne kolory, odcienie, które zaliczamy do tego takiego worka kolorów, który możemy nazwać tym słowem bordo, to oczywiście burgund, marsala, buraczkowy, a nawet gdzieś tam odcienie takie wiśniowo-czereśniowe. Czyli można powiedzieć, że ciemne, głębokie czerwienie to temat naszego dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to z punktu widzenia teorii analizy kolorystycznej, czym jest bordo, bo będę mówiła w takim dużym skrócie, określmy właśnie te wszystkie odcienie jako to tym słowem bordo. Czym jest bordo? Bordo to przede wszystkim właśnie kolor z grupy czerwieni, ale jest to na pewno czerwień, która jest czerwienią ciemną i dosyć ciepłym kolorem. Oczywiście, w zależności od tego, czy weźmiemy właśnie takie klasyczne bordo, czy odcień wiśniowy, to zobaczymy, że ta wiśnia będzie troszeczkę chłodniejsza, czyli jakby taka delikatnie z domieszką niebieskiego. Natomiast co do zasady, bordo to raczej mieszanka właśnie magenty, czyli czerwieni z żółcią i z czernią. Oczywiście ten niebieski gdzieś też tam może się domieszać. No i oczywiście, jeżeli jest to kolor ciemny i powstaje głównie z czerwieni, z żółci, ewentualnie z lekkiego domieszania niebieskiego, no to można powiedzieć, że jest ciemny i jest ciepły. No i na pewno bordo też należy do kolorów takich mało wyrazistych, przez to, że jest ciemny, głęboki. I właśnie taki może być zgaszony temperaturowo, na przykład niebieskością, czy po prostu gasi się go, przyciemnia się go czernią, no to mogę powiedzieć, że jest to kolor zgaszony, czyli ciemny, ciepły, zgaszony. Jeżeli tak popatrzymy sobie, no i jeżeli troszeczkę orientujesz się w analizie kolorystycznej 12 typów, to mogę powiedzieć jedno, to jest to kolor idealny dla jesieni. Szczególnie będzie uwielbiała go ciemna jesień, oczywiście ciepła jesień i zgaszona jesień jak najbardziej też, tylko będą go troszeczkę inaczej łączyły. Ciemna jesień może go dopychać innymi ciemnymi kolorami, jakąś gorzką czekoladą, na przykład choinkową zielenią, odcieniami granatu, no po prostu ciemne, czernie, szarości dociemnia, tak? Ciemna jesień dociemnia. Natomiast zgaszona jesień będzie mogła go używać nawet na dużych powierzchniach, ale delikatnie rozjaśniając na przykład beżem, czy kremem, czy innymi odcieniami, które będą delikatniejsze niż jaśniejsze, bardziej takie rozmyte, jak na przykład, o, dzisiaj mój pudrowy róż. Ciepła jesień, znowu będzie potrzebowała troszeczkę dodać ciepła, trochę ognia do tego koloru, czyli będzie wzbogacała go właśnie pomarańczami, żółcią, będzie czerwienią, czyli jakimiś takimi naprawdę leśnymi, pięknymi, ciepłymi zieleniami. Może oczywiście też komponować go z odcieniami takiego ciepłego, cynamonowego, brązu czy tofi. No i to są idealne zestawienia dla jesiennych typów urody. No ale oczywiście nie tylko jesienie mogą nosić, bo jak najbardziej inne typy urody również. No i jaki jest klucz do noszenia tego koloru? Jeżeli znasz swój typ urody, to znasz właśnie te swoje trzy określniki, trzy atrybuty. To, co wspomniałam, że jesienie mają te trzy słowa w sobie. Ciemny, ciepły, zgaszony. No i jeżeli jesteś w jakiś sposób kontrastowa do tego, czyli na przykład jesteś jasnym latem. Jasne lato to taki typ, który jest jasny, chłodny, lekki, czyli właśnie jest przeciwieństwem tego bordo. Więc jak ratować dla tych typów, dla których bordo jest właśnie właściwie można by było powiedzieć takim kolorem opozycyjnym. No więc oczywiście przede wszystkim możemy ratować go jakimś jasnym, delikatnym kolorem typu na przykład niebieski albo jasny taki odcień fioletowego bzu czy lawendy. No i są to odcienie, które powinny znaleźć się na największej powierzchni Twojej sylwetki, a to bordo tylko gdzieś tam delikatnie, nawet jeżeli na dużej powierzchni, to raczej na dole. Czyli nie dajesz tego koloru, który jest z opozycji Twojej kolorystycznej, przy twarzy i dużo, czyli można było powiedzieć, że czym mniejsza powierzchnia koloru, tym mniejsze jego znaczenie. No i oczywiście, idąc tym kluczem, możemy przejść przez wszystkie typy urody, czyli skoro jasne lato najmniej powinno wybierać bordo, czy najmniej jest wskazane, ale da się jednak je uratować, tak naprawdę da się uratować dla każdego innego typu urody, kluczowa jest powierzchnia. No i oczywiście, jeżeli chodzi o łączenia, to
jak najbardziej możesz łączyć bordo z kolorami takimi bazowymi. Bazowe, czyli oczywiście biele, szarości, czerń. I w zależności od tego, jak ciemna jest Twoja uroda, jak dużo zniesie tego bordo, czyli właśnie tych trzech słów, ciemny, ciepły, zgaszony, zniesie Twoja uroda, to na przykład możesz być prawie cała na biało, albo jasno-szaro, albo nawet gdzieś zestawiać to z jeansem, który też jest takim kolorem, powiedzmy, uniwersalnym, bazowym, a to bordo dać tylko w małych dodatkach. Jeżeli jesteś tym ciemniejszym typem urody, no to możesz dać dużo czerni i bordo jako dodatek, bądź jako takie, powiedzmy, pół na pół. Oczywiście to, co wspomniałam wcześniej, dla zgaszonej jesieni pięknie bordo będzie wyglądało z beżem i z brązem. I tutaj w zależności od tego właśnie, ile ciepła jest w Tobie, tym więcej tego beżu i brązu będziesz mogła wykorzystywać. Czyli właściwie mogłabym powiedzieć, że ciepła wiosna również będzie mogła właśnie, jakby rozjaśniając takimi ciepłymi, karmelowymi brązami, będzie mogła rozjaśnić do swojego waloru ten piękny kolor. Jeżeli chodzi o czystą wiosnę, no to znowu tutaj mamy tak troszkę mniej tego bordo i zestawione z mocnym, wyrazistym, intensywnym kolorem. Podobnie też będzie z czystą zimą, gdzie też naturalnym takim pierwszym wyborem bordo nie będzie. Natomiast dla innych zim, na przykład dla chłodnej zimy, no to już te chłodniejsze, takie wiśniowo-buraczkowe odcienie ciemnej czerwieni jak najbardziej będą w porządku, zestawione właśnie z niebieskościami, z fioletem, czy tym jaśniejszym, czy tym ciemniejszym. No i oczywiście ciemna zima jak najbardziej dużo bordo może wykorzystywać, łącząc go z granatem, z takimi pięknymi odcieniami chłodnych, ciemnych fioletów. Jeżeli chodzi o lata, no to jak najbardziej jasne lato już wspomniałam, chłodne lato, mała powierzchnia, dużo niebieskiego i fioletu dookoła, a zgaszone lato jako typ siostrzany jesieni też może pożyczać, ale znowu nie przesadzamy, nie za dużo, staramy się po prostu, żeby ten kolor bordo nie dominował w przypadku zgaszonego lata. Więc podsumowując, mogłabym powiedzieć, że czym więcej właśnie tych słów ciemny, ciepły, zgaszony w określaniu Twojej palety, czyli Twojego typu urody, tym bordo może być na większej powierzchni. Czym mniej tych, czym dalej jesteś, czym bardziej jesteś opozycyjny od tych trzech słów, no to mogę powiedzieć, że wtedy mniej bordo, mała powierzchnia, daleko od twarzy. Mam nadzieję, że zaprezentowane tutaj zestawy, które są, możesz znaleźć na moim koncie Pinterest, Cię zainspirowały, a jeżeli chciałabyś trochę więcej inspiracji, to już takich inspiracji, które możesz przekuć na zakupy, to zapraszam Cię na bloga. Tam przygotowałyśmy dla Ciebie kilka zestawień w klimacie, o którym dzisiaj opowiadam. Takie, które możesz kliknąć i po prostu kupić, czyli już z konkretnych sklepów. Także zapraszam na bloga. Oczywiście link jest do kliknięcia pod tym wideo. Także zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie do sprawdzenia, ale też zapraszam Cię na nasz najnowszy webinar, czyli jak dobrać kolor włosów do swojego typu urody, jak go zmieniać, żeby wyglądać dobrze. Link do zapisu również jest pod tym wideo. Widzimy się już niebawem, bo na początku grudnia, 10 grudnia, dokładnie w sobotę. Także zapraszam. No i cóż, do zobaczenia, zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, włączenia sobie dzwoneczka, żebyś dostawała powiadomienia o nowych publikacjach, które się tutaj pojawiają. Dzięki, miłego dnia i do zobaczenia na webinarze, mam nadzieję. Pa, pa!